Marcin Wrzosek po walce z Don Casio, jak skomentujesz werdykt sędziów? Według mnie werdykt był nagięty i to mocno. Według mnie co najmniej 4 rundy. W ogóle punktacja była chyba 59-53, więc wygląda na to, że kilka rund wygrał z naszą przewagą. Według mnie może jedną rundę wygrał na punkty, druga była bliska, a resztę wygrałem ja. Będziemy się odwoływać od tego werdyktu. A z tego co pamiętam, to nawet było 60-53 u jednego sędziego. Możliwe, no to jest kurwa chyba, nie wiem jak to wyglądało, widziałem tego ze środka, więc, ale wydaje mi się, że nie było takiej przewagi. Faktycznie on bił, zdarzało mu się bić seriami po dołach, ale to wszystko było na gardę i to jest zawodowy boks, gdzie punktuje się tylko czyste trafienia. Wydaje mi się, że w ogóle sędzia ringowy dziwnie się zachował, bo on jak wchodziliście w clinch na przykład, to w ogóle was nie zrywał. Nie wyglądało to dość dziwnie. Według mnie również. Jak sędzia podszedł i mówi, że jeszcze chwilę muszą powiedzieć punkty, ja powiedziałem, co musicie, chwilę czasu, żeby zmienić werdykt. Mówi, a co, źle sędziowałem? To, że jestem stąd, to co? A ja mówię, no to już wiem, kurwa, że przegrałem. Marcin, wszyscy są ciekawi, jakie są twoje dalsze losy w KSW. Widzieliśmy, że Maciej Kawulski opuścił szybko obiekt. Co powiesz generalnie? Jak podszedłem do siatki, to oklaskał, więc chyba zgadza się ze mną Maciek. Powiedz, skąd w ogóle to byli sędziowie, bo to mieli być sędziowie od boksu, w ogóle, jak to w ogóle, czy to było jakieś sankcjonowanie, czy nie mam zielonego pojęcia, kim byli ci ludzie. Jebane leśne dziadki, kurwa, z Polskiego Związku Bokserskiego, kurwa, dali swojemu ziomeczkowi, który jest dla nich tak naprawdę krową z 100 złote jajka, bo jest jebanym kontrowersyjnym patusem, który sprzedaje subskrypcje wśród 13-letnich dzieci. Według mnie wygrałem tą walkę i żadnych starych cwerii tego nie zmieni. Będę się odwoływał wraz z moim sztabem od werdyktu. A powiedz, jesteś zadowolony ze swojego występu? Dobrze zawalczyłeś, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że zawalczyłem lepiej niż Kasusz. Co wystarczy, żeby wygrać walkę. Marcin, a jak odniesiesz się do tego? Rundę to 5 lewych prostych wsiadało mu prosto na mordę. To już jaką przewagę zyskiwało na gardach punktowych. Potem te jego kombinacje, wszystko było na gardę. No faktycznie no, trafiam je pojedynczymi czasami, ale ja też i po tych moich odskakiwałem głowa. Więc to są ciosy znaczące, tak? Marcin, chciałem cię zapytać, jak odniesiesz się do tego, że właśnie Kasiusz pokonał także Michała Barona? Nie wiem, nie mam, nie bez komentarza. Mam pytanie odnośnie twoich dalszych losów w KSW. Czy one dopiero będą wiadome w momencie... Tak, ale to pytanie. Tak, ale czy będą one wiadome dopiero w momencie, gdy się odwołasz? To pytanie... Marcin. I nie wiem, co mam innego powiedzieć. Skąd mam kurwa wiedzieć, skoro jeszcze nie rozmawiałem z nikim z włodarzy? Jak podszedłem do Maćka, Maciek wstał i klaskał, to widziałem. Nie rozmawiałem jeszcze z nikim. Następne więc pytanie. Skąd mam wiedzieć? No, myślałam, że wiesz, jakoś wcześniej to też jest ustalone. Pomyliłaś się. Okej. Okay. Ale... Okej. Okay. Marcin, czy możesz powiedzieć, co wydarzyło się po tym, jak wyszedłeś już z ringu i kierowałeś się w stronę szatni? Podobno zaszło tam do jakiegoś zajścia i doszło do jakichś rękoczynów. Nie pamiętam. A co powiedziałeś Kasuszowi po walce, bo widziałem, że rozmawialiście? Że dostał pizdę i był zmęczony jak dziwka. A co mówiłeś do niego w trakcie walki? Że jest zmęczony jak dziwka. I że jest pizdą. A powiedz mi, jak gdybyś ty musiał wejść do walki z Boxdelem, miałby siłę na te trzy rundy z Boxdelem? Nie bym się z Boxdelem, to mój kolega. Chyba, że zapłaciliby mi 3 razy tyle, co za tę walkę. Ale czy miałby siłę na te 3 rundy jeszcze? Ja? No. Zdecydowanie. Widziałeś, że robiłem popki po tym i gdzie Kas już leżał, siedział jak cipa i bał się wstać z fotela. Z krzesła, przepraszam, a ja sobie robiłem pompeczki na środku klatki. Jeżeli widzieliście, oglądaliście walkę? Czy nie? A jak się skończył pojedynek, to byłeś pewny, że wygrałeś? A jak ty sądzisz? Sądzę, że byś pewny. A sądzisz, że wygrałem, czy nie? Ja się nie znam na boksie, stary, nie? Ja też nie. Ja się naprawdę nie znam na boksie, ja wiem, jak się nachlać. Ja jestem gladiatorem i też wiem, jak się nachlać, zaraz to zrobię. Rozumiem. Mówisz, że byłeś pewny tego, jak ta walka wyglądała. Powiedz, jak ty się czułeś, widząc, że... Wiem, że trafiałem go więcej czystymi czasami. Widząc, że Kas już po prostu tańczył, tam świrował. Ja też tańczyłem. Wiem, natomiast jak to wygląda? Widziałeś, że częściej trafiasz? Widziałeś, tak, że te ciosy dochodzą? No widziałem, że zrobił wrażenie na sędzie i zrobił na swoich kurwa kumplach kurwa z Polskiego Związku wrażenie. To był jednorazowy wyskok do boksu, czy zamierzasz jeszcze kiedyś spróbować? Dzisiaj mam zamiar stworzyć solówkę z Kasuszem pod hotelem, więc czekajcie kurwa i zobaczymy, co się wydarzy. A oficjalny rewanż chciałbyś takiej walki? Nie, chcę, żeby tak zmienili werdykt na prawomocny, właściwy werdykt. O tym możemy myśleć. Czyli będzie jakieś odwołanie? Zdecydowanie. No dobra, Marcin, to chyba wszystko. Dziękujemy. Cześć.
Dziękuję. Znaczy, nie chcę was zaczelować, gdzie jest, to formuła wywiadu jest ciekawa. Gdzie jest, to wczoraj to powiedziałem. To jest naprawdę dużo fajniejsze. Podobno obcina wyświetlenia tym pazernym atencjuszom, którzy tylko są tutaj dla wyświetleń. Tak jak ludzie twierdzą, że ja jestem tutaj dla hajsu i sławy. Ja jestem tutaj dla hajsu i sławy. Bardzo dobrze, no wszyscy jesteśmy tu dla hajsu i sławy. Cześć, który mówi, że nie? Siwujewski, kurwa, gdzie on jest? Dzięki. Żartuję. On powiedział, że, nie, że jest tu dla fanów. Pozdrawiam oczywiście Huberta. Pozdrawiam również Ciebie i życzymy, żeby ta sprawa jakoś się rozwiązała. I co? To, no jest, to jest sprawa dla reportera. Czyli zajmijcie się tym. Ale pytanie. Zróbcie coś słusznego. Jaworowicz, bo dla odmiany coś kurwa słusznego. Kolejna walka. Będzie w MMA czy boks rozważasz dalej? Jak spodobało Ci się czy nie? Tak spytam. Jestem gladiatorem, zobaczę w kurwa jakikolwiek formule będą w siebie. Tylko niech płacą kurwa dużo hajsu. A tego z tym cwelem jeszcze nie skończyłem. Z Kutosiuszem. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę. Dzięki.